I truly believe that the times when there is the, you know, the almighty leader who is at the top of the company, who knows everything and who is deciding on everything, who is giving us guidance and we just have to follow, these times are over. I believe that the future is about a more shared, collective, networked leadership. And I truly believe that the function of leadership today is to produce more leaders and less followers. For me, in a formal leadership position, my role is to create an environment in which good things can happen, in which people are encouraged to take responsibility, to take action, to lead. This is what we need to do. Starting from today, we will present to the Polish market e-commerce lead generation platform called Monetizy. And Monetizy will be combined several different products on the purchase journey and navigate the users basically to the particular product and to the particular purchase decision. Chodzi o to, żeby więcej się pojawiło szacunku dla drugiego człowieka, żeby więcej pojawiło się właśnie empatycznych zachowań. To są te cechy, które my tradycyjnie łączymy z takim kobiecym zestawem cech, które są przypisywane do tej płci. My powinniśmy wszyscy zacząć myśleć trochę bardziej jak kobiety. Leaders before were very used to putting in processes and putting in systems and, you know, like really managing that very well, very cold way. That was the leaders of before. But now I think because everything is changing so fast, you just have to be able to blend all these borders and not put something into the structure. Mamy lidera folwarcznego, który wywodzi się z naszej tradycji, ja wiem wszystko i się robi tak i tak, i ja ci powiem co zrobić i jak to się robi, co w pewnym momencie było skuteczne. W dzisiejszych nowoczesnych czasach, gdzie wszystko jest połączone, wszystko przyspiesza w postępie geometrycznym, niestety to już się nie sprawdza, bo w tym momencie się nie wykorzystuje szarych komórek naszego bardzo zawrotnego społeczeństwa. I think corporates have a lot to learn from startups, because startups are more agile, they actually capture more business opportunities. In reality, startups are moving much faster because they understand the future and they understand needs that consumer needs and they're able to create that. Sztuczna inteligencja na pewno na początku będzie szansą dla niektórych. Kto pierwszy wejdzie w ten świat, ten dostanie łatkę innowatora i pozytywny PR, ale później będzie na pewno problemem, bo można się tu poślizgnąć. Jeszcze nie potrafimy budować marek w oparciu o asystentów głosowych, chociażby, którzy sami będą rozmawiać z konsumentami. Dzisiaj mając technologię właśnie też szeroko omawianej dzisiaj typu Alexa i ludzie kupujący, robiący zakupy z wykorzystaniem Alexy, nagle gubimy kontakt z brandem, bo ktoś kupując mleko, kupuje mleko, a nie kupuje łaciatego. Część była mocno inspirująca, tak bardziej też życiowo, pracowo, zawodowo, a część była już taka, jak właśnie ta, o której mówię, down to earth i taka, którą będzie można wykorzystać po prostu w swojej bieżącej pracy. Ciekawe, różnorodne na pewno podejście do sprawy, można się wiele nauczyć. Zwłaszcza jeżeli ktoś jest na przykład na pierwszej edycji, tak jak ja, bardzo pozytywne wrażenia.